Siema, tutaj jest Partiatix, a dzisiaj gramy sobie Tryndamerkiem na Smurfie. I uznałem, że nagram sobie taki filmik dla was. Będę sporo farmił i spróbuję zrobić, nie wiem, 100% kryta w 15 minucie. Może się uda. Może się uda. Znaczy zobaczymy, no ogólnie u siebie na rankę tak gram tym Tryndamerkiem. Nawet nie idzie najgorzej. Chociaż też mam takie, że raz wyjdzie, raz nie wyjdzie tak naprawdę. No na bronzie jest jednak... To jest silver chyba, więc jest łatwiej. Tu już chyba silvera wbiłem na tym swoim smurfiku. Więc zobaczymy. Zobaczymy, no. Gram oczywiście na live'ie, także zapraszam wszystkich na live'y. Live'y na razie są codziennie, więc zapraszam wszystkich. Nie wiem jak później będzie, ale prawdopodobnie też, bo się przeprowadzam, także easy guys. Prawdopodobnie live'y będą codziennie przez, no, najbliższy czas. Jak się przeprowadzę, to... No na pewno będą codziennie, więc zapraszam. Tylko teraz myślę, czy zostać na YouTubie z live'ami? Chyba tak, czy na Twitcha. Ale raczej na YouTubie sobie zostanę z live'ami i tyle. Na pierwszy sobie level bierzemy E. Także no, spróbujemy napieprzyć tutaj 100% krycika. No nie, taka luźna gierka to jest, nie? Luźna gierka na prądzie, żeby się odstresować, bo u mnie rankedy idą tak źle dzisiaj. Ale to tak źle, że to, że w dupie drze. Napieprzę sobie kryta i chyba się w niego wpieprzę, bo mam Ignite'a. Aha. Tu już przyjąłem na twarz hitka. Czekajcie, poczekam, aż krwawienie przestanie działać. Patrzcie, ominę jego Q, patrzcie. Jak to niby? Aha, bo ja mam tu źle ustawione w ogóle. Chyba padłem, co? Dobra Jerka! Ignajcik! Przewaga! O kurde. Dobra, jednak farmimy. Żaden mi kryt nie wszedł w niego. Dobra, czyli jeżeli żaden kryt wam nie wejdzie, musicie wtedy farmić, nazbierać kryta i spróbować dareczkę zabić. Dobra, nie będę się z nim bił przez te 3 minuty. Poczekam sobie na Ignite'a i z Ignite'em już może coś spróbuję się w niego wpieprzyć. Będzie mnie chyba chciał przyciągnąć. Właśnie. Dobra, spróbujemy nafarmić tutaj coś. Bez Ignite'a się z nim teraz... O kurde. Bez Ignite'a się z nim teraz nie mogę bić. Jezus, wszystkie moby tracę. Straciłem, no, przewagę, którą mogłem uzyskać. Taką presję małą. Dobra, prawie się wypieprzył gościu, widzicie? Więc dobrze wyszło. Patrzcie, teraz sobie napieprz... A, mam jasło w dżungli, to tak. On nie ma warda, ten Dariusek, więc... A właśnie, nie wyłączyłem tego. Fanartos. Kurde. To Boże święty. Czekajcie, wyłączę z mapki tego. No tak, tutaj to raczej nikt nie będzie go ghostował. Kryt, proszę! No dobrze, Jezu, w końcu. Patrzę, jak go ubiję chyba. I skąd ma te movementy? A, on ma reda. O Jezu. Tym mi tak nie wbija reda, więc... O, lewanko. Przyjdzie tu z flashem? Nie, nie przyjdzie. Dobra, cofamy. Także not bad, not bad. Zabiliśmy go, tylko farmy malutko. 5 minuta już. Spróbujmy zrobić to, to i to. Giot Tryndalux, nic, 6. level. Okej, okay, dobra, spoko, spoko, koleżkom.
Także no, skupimy się full na farmie, no. Jak będę miał Ignite'a, może coś spróbuję. Przed szóstym muszę spróbować go zabić. Na szóstym już go nie zabiję prawdopodobnie. Cóż, no niby szóstka moja jest dosyć dobra, ale no jego. Jak nie użyję w in time, no to gówno. Jestem gównem. 20 farmy przewagi Orianka. Też nie najlepiej. Dobra. I farmimy sobie teraz pięknie. To jest unikatowy efekt chyba. Kurde, po co ja uderzyłem drugi raz? Ale mi wypieprzył. Chcę zbaitować jego skille jakieś. Dobra, zbaitowany Q przynajmniej. Za chwilę będzie miał znowu to Q. Mam szóstkę pierwszy. Teoretycznie mógłbym teraz. Kurde, wardę to postawiłem. Mogłem zaryzykować i się w niego wpieprzyć, ale nie wiem, czy to jest rozsądna opcja obecnie. Jak zbaituję jego Q, to mogę się wpieprzyć. Właśnie zbaitowałem jego Q. I poczekajcie, jeszcze jedno Q z jego zbaituję. Przyciągnie mnie? O kurde, to przyciągnięcie, dobre. Myślałem, że będzie mnie arkował tak po prostu, no jednak tego nie zrobił. Ma szóstkę już, ja mam Ignite'a, on ma już flesza prawdopodobnie. Właśnie to chciałem zrobić. Kurde, mnie po prostu może zarkować, właśnie. Czekajcie, nastakuję sobie furia. Zbejtuję jego Q jedno. Mogę go robić. Padnie. Dobra. To not bad, not bad. To było. Trochę jak na bota, ale dobra. Tak mi napieprzył Wirli, więc. Postaramy się teraz jak najszybciej oczywiście nastakować sobie to gówno, nie? Jazda. Dobra, kryty wchodzą dosyć często, więc to jest akurat spoko. To jest 35%. Dobra, 53 farmy, no to wygrywam z nim 20, więc to jest całkiem sporo. Jak on tu przyjdzie, czy ja mogę w niego się wpieprzyć? Nie mogę. Znaczy poczekam na Ignite'a i wtedy się będę z nim lał. To jest chyba najlepsza opcja. A, on Phage'a kupił, no to już będzie ciężko, to chyba cofnę już. Sfleszuje? O kurde! To niezłe zadymki. To niezła zadymeczka, widzę. Poczekać tu czy nie? Poczekam, bo tamten sobie poszedł. No tej fali mi szkoda, nie? Szkoda mi tej fali. On będzie we mnie chyba flashował, tak mi się wydaje. Zobaczycie to. Patrzcie jak czeka, patrzcie jak czeka. On czeka z flashem. On czeka z flashem. No jednak nie użył flasha. Patrzcie, patrzcie, goście. Właśnie myślałem, że to zrobi, dlatego nie chciałem cofać, ale padłem chyba i tak padnę. Właśnie. Nie miałem Q, ale i tak spoko wyszło według mnie. Mogę sobie kupić. Na niego Phantom Dancer będzie lepszy, wydaje mi się, więc polecimy sobie tak, tak i to. No i spoko wychodzi jak na razie. Także ładnie wygląda giereczka. Ładnie wygląda giereczka. Cofniemy sobie szybko tutaj na linię. Wygrywam 15 farm. No to akurat jest dosyć słabe, no ale. Teraz będziemy mieli 55% kryta, więc to już będzie dobrze, już będzie dobrze.
To już będzie dobrze. Zapieprzamy tam. Dwa, trzy, trzy, dwa. Myślałem właśnie, że ten Dariusek mnie zdajwuje w ten sposób. Kurde, nie wziąłem dwóch. Spróbujmy jeszcze tą falę szybko. Może się uda wszystkie miniony nawet. No udało się chociaż tyle. Darius jest na bocie, więc no ja wezmę sobie tutaj tego Tureta, raczej będę puszował. Dobra, 47 minionów mi brakuje, trochę dużo. Mogłem zacząć z tymi TW w sumie. Niepotrzebnie tak biłem tego Tureta, więcej bym minionów stracił, no ale trudno. First Turet dla mnie, więc całkiem spoko. Zabiję sobie tamtego Fiddla. Co zrobił? O kurde. Ej, nie padnie tamten. Się uleczę, ale czy ja to przeżyję? Przeżyję, dobra. YouTuber 2K17. Dziękuję za donate'a. Kiedy gra z widzami? Kabarecik dla ciebie oczywiście. Po tej gierce może sobie zagramy gierkę z widzami, tak myślę. Także no, zapisałem twój nick tam. Także bardzo dziękuję za to, za donate'ika. Dobra. Czekajcie, wydaje mi się, że to będzie bardziej worth it obecnie. Dobra, także nie zabiłem niestety tego Fiddla. Jakbym poleciał ofensywnie w tego Fiddla, to bym padł. No, wolałem cofnąć. Lepsze to chyba obecnie. Dobra, lecimy sobie. Weźmy sobie szybciutko tego top lane'a. Muszę jak najwięcej farmić, nie? Kurde, no Q nie dodałem sobie jeszcze tego jednego levela. Orianka widzę 5-0, 116 farmy. Orianka to jest jakiś smurf, z tego co widzę. No może być ciężko wygrać z nią, tak naprawdę. Mam 0-3 Yasuo i 0-2 Tom, ale split pushem myślę, że jest szansa, żeby to wygrać. 75 kryta w tej minucie, to jest dosyć dużo, więc spoko. Split pushem może wygram tą gierkę. Mam już ulti, także mogę sobie tu spokojnie siedzieć. Trochę mu tam zadają wrażeń. Zbejtuję jego Q. Znaczy on pewnie i w moby użyje. Ale zawsze trochę obrażeń dostał w pysk. Orianka tu idzie, czy ktoś? Nie, nikt nie idzie. Wyleczymy się. Staticam teraz poleciał. To jest całkiem ciekawy build według mnie. Czekajcie, zbaituję jego Q. O kurde. Czekajcie, czy ja go zabiję tego? Dobra, zabiłem obydwu. O kurde, no nie podchodzę tam już. Ale dobra, zabiłem obydwu, więc farcik wszedł. Zostanę tutaj, bo jestem greedy. Nie wiem, czy to dobre, ale... Chciałem sobie te 17 minionów już dobić. Kokosz 169, bardzo dziękuję. Za donatecika. Sparta, zapisz mnie na customanik taki sam jak w donacie. Kawalecik dla ciebie oczywiście, bardzo dziękuję. Zapiszę cię oczywiście po giereczce. Jak będzie, znaczy będzie customanik po tym, no to cię zapiszę. Słuchajcie, 11 milionów mi brakuje. A nie mam erki. Nie mam erki, to się nie napieprzam z nią. Bo to, no nie jest, to nie jest silver ani żaden tam goldzik czy ktoś.
Więc muszę uważać. Oni się wymienili liniami. Mam nadzieję, że nie, ale... Kurde. No nie mogę się z nią lać, zobaczcie. Chcę sobie to zdetonować i ten. Chcę sobie zdetonować to gówno, te okala. Już. Bez R-ki nie mogę się bić z nią. Z R-ką bym ją zabił na pewno. Ale bez R-eczki to. No nawet nie próbuję. 18 sekund. Z R-ką się ją wydoił jak krowę na ranczu. Dwa, jeden. Użył Ignite'a na mnie, czy co to? 5 minionów brakuje. No, potrzebuje tu jakiejś pomocy. Czy poczekajcie, bo ona ma... Czy ona może mieć też flesza, nie? O! Haha! No tego... No jednak nie doceniłem przeciwnika, nie doceniłem przeciwnika, niestety. O kurde, ale mnie wypieprzył z butów. 432 lajki pod live'em, bardzo dziękuję guys. No widać jak nie wymuszam tym, jak nie wymuszam lajków, to jest trochę mniej, no niestety. Ale... Trochę słabo to zrobiłem, bo tak naprawdę no mogłem R-kę się w nią wbić, albo mogłem wycofać. Fizz, bardzo dziękuję. A mi zapisy jest na 1VS 1 maja, nick w lolu to pogrom ZLOL1. Kabarecik dla ciebie, bardzo dziękuję. 1 vs 1. No jakieś chyba można zagrać, no. Ale mnie zapieprzyła ta... ta Orianka, ale to nic tak naprawdę, to nic. Tylko ma 165 farmy, to jest problem. To, że mnie tam zabiła, to nic. Dobra. Patrzcie, 95% kryta. Pięknie. Znaczy jakbym kliknął R-kę, tylko no ona nagle tak wyskoczyła na mnie, nie? Gdybym wiedział, że ona może mi aż tyle HP zadać, tam te 300, nie wiem, po prostu tak kliknęła i już. Już nie miałem HP, więc... Marabadona już? Kurde, ilu tu jest? Nie, no masakra. Ale mnie dojeżdżają. Dobra, infi sobie polecimy. No, mamy 100% kryta obecnie. Także spoczko. 100% kryta przed 20 minutą to jest całkiem przyjemna rzecz. Także, no... Kurde, jak wypieprzyli ją. Ona jest tylko problemem tak naprawdę. No gdyby jej tam nie było, to bym zabił Tristanki tego. No niestety zabiłem tylko Fiddla, ale on ma 0,5, także on też nie jest groźnym przeciwnikiem. Ereczka jeszcze 56 sekund. Dobra, może sobie pofarmimy jeszcze 200 farmy do 25 minuty, guys, wiecie. Moja technika życia. Także 100% kryta przed 20. Jakoś działa, tak? Wydaje mi się, że no... Split pushem wygram tą gierkę, bo nie miałem tylko Oriany. Blitzcrank coś tam grabuje, ale... Ile on może grabować całe życie? Ja wezmę sobie teraz tego turecika. No oni do mnie przyjdą. No ale zdążę to wziąć. Poczekajcie, a może pójdę do niej. Nie wiem, robię go pod turetem prawdopodobnie.
Idzie chyba do mnie ta Oriana. To ja wypieprzę teraz z kraju. Kupię sobie BF-a. No, za chwilę infi. Była tam gdzieś ta szmaciara. Bukiet Biedronki 20 groszy, parówki 1 gryga ma 6 zł, to nieźle Sparta. Ej, zobaczcie, życie szlachcica, ketchup, bułki i parówki. Kto się dorzuci do ketchup, bułki i parówki? Życie szlachcica. Bardzo dziękuję, Rabi. Co? 25 zł? Bardzo dziękuję. Kabarecik. Siema Sparta, dodawaj więcej film, bo codziennie cię oglądam przed spaniem. Także tyle z tej Orianki. Bardzo dziękuję. Kabarecik dla ciebie oczywiście. No to sobie zaszalejemy z tymi parówkami chyba. Bardzo dziękuję. Oglądasz przed spaniem, mówisz. No to zawsze wrzucam o 21. Ale zmienię godzinę tych filmów i będę wrzucał chyba o 19, wiecie? Bo w sumie wakacje się zaczęły i w ogóle. To chyba zacznę o 19 wrzucać po prostu filmy. Wydaje mi się, że to będzie całkiem spoko. Giereczka dosyć luźna. Ta Orianka, no, przy Tryndamerze. No to jest główne jednak. Znaczy użyłem tego, flesza. Ale nie użyłem Ignite'a. Na mieszkanie czy nie zbieram? Znaczy, jeżeli, bo cel się resetuje niestety i codziennie musiałbym go ustawić od nowa. Ale oczywiście zbieram. No, ten ketchup, bułki. Wiadomo, szczytny cel. Wakacje są za chwilę, no nawet nie wiem. Wakacje są chyba w czerwcu, nie? Macie. Tam kto ma wakacje, to ma, nie? Dobra, 100% kryta i gitarka. No ja chyba po split pushuję tego topa. Tak z tym jasło. Czekajcie, bo tu będzie szła Oriankę. O kurde! Ale mi się klawisze popieprzyły w głowie. Klawisze mi się pomerdały. Ale miała HP ta Orianka, o kurde. Dobra, ładnie, no wygramy to. Giereczka taka luźniutka, no nie wiem. No i mi się całkiem taka okej ta gierka, nie? Nie będę brał chyba. O kurde. Ten trash, po co tam stał? No trashik nie mógł tego przeżyć. To było zbyt dużo. Elo Sparta, zagraj full up, ali starym na midzie. Ma to szansę. No na przykład katę, bo przerywa skille. Czy ma to szansę później w giereczce? No jak się nafidujesz, to pewnie ta. Dobra, no to topek spuszowany patrzcie cały. Weźmiemy sobie potem teramida, pójdziemy. Jakoś dobrze nie farmię akurat w tej gierce, szczególnie dobrze. Boże, R-kę użyłem. Jezus Maria. R-eczka poszła się pieprzyć. Ciekawe, czy o mnie wiedzą. Prawdopodobnie tak, więc... Nie wiedzą o mnie. O Boże. Ravis! O kurde. Bardzo dziękuję za to. Co powiesz na Morganę na midzie? Morganę na midzie w sensie nagrać? Kawarecik dla ciebie oczywiście, Ravis. Bardzo dziękuję za następne 25 zł. W sensie myślisz, żeby ją nagrać? Czy...
Ogólnie Morgana nam idzie, no, jest dosyć mocna, nie? Morganka nam idzie, jest dosyć mocna, tylko... Też trzeba ogarnąć to Q, no bo poza Q no nie masz więcej. Nie trafisz Q, jesteś w dupie trochę. Wziąłbym Mida, co? Też nie. Ale bardzo dziękuję oczywiście za tego donajcika. No ale Morganka oczywiście działa na jakiś... na AP czempionów działa Morganka. Na midzie, jeżeli ogarniesz Q. No bo wiecie, ten, ten relik... Dark Shield to jest tak. No dałem W, to będzie asystka. Będzie to Trista lecznie. O kurde. Dobra, jadę po nią, co? Nie, dobra, nie, nie, nie. A, ucieczka jednak. O kurde! Dobra, za dużo. Ravis, bardzo dziękuję za to. No Morganka pewnie by działała. Nie wiem, na AP czempionów, na Katarinkę też działa. Tylko też trzeba trafiać, no Katarina może jednak uniknąć łatwo. Ale jak trafiasz... Ctrl F4, darmowe RP. Sprzedam tego Kala, co? A, Jabuta nie! Ja pieprze, teraz się skapnąłem, że Jabuta nie mam. Teraz się skapnąłem, że Jabucika nie mam. Kumacie to. Kurde, prawie uzbieraliśmy na ketchup, bułki i parówki. Brakuje trochę. Bardzo dziękuję za to, guys. Myślałem, że to lepiej ogram. No jednak Oriana ma bardzo dużo DMG. Ciężko. Ciężko cokolwiek zrobić. Zastanawiam się, co tu właśnie zrobić. 7-5 ma ten Yasuo i ma tyle farmy, co ja? Coś się zaciął? Jezus, ma, jak on to zrobił? Ravis! O kurde. Nagrak. Nagrać. Bardzo dziękuję. Kabarecik dla ciebie, Ravis. Bardzo dziękuję za 75 zł. Ot tak. Ludzie tyle w dzień zarabiają. Bardzo dziękuję za to. No pewnie nagram za jakiś czas full upę Morgankę. Tak się od dłuższego czasu zbieram. Wiesz? Od dłuższego czasu się zbieram, bo ja jestem dosyć słabym Morganą, więc... Ej, tam pętka jakaś? Czy mi się wydaje? No, nie ma pęt. Ignite. Czemu oni się dali, mówi, pieprzyć? Ravis, kabarecik dla ciebie. No może ją dzisiaj nagram, nie wiem, teraz zrobimy customka z widzami. Po tej giereczce. Jak chcesz oczywiście to zagramy. I tego... a w sumie mógłbym spróbować po customie z widzami wejść na Smurfa. No bo jednak u siebie na rankedzie będzie mi bardzo ciężko. Ciekawe, czy tam to ukradną. Nie, no nie ukradli. Farcik, farcik. Dobra, wzięte. Spulszuję sobie tego topa na fulla, co? No bo i tak mam teraz baronka. Chociaż mógłbym cofnąć i kupić sobie tego Bluetooth. Nie, QSS-a? Nie, nie wiem co. Buta, ha, buta, racja. Buta bym kupił i tego, może QSS-a? Albo tego mało Malmortiusa na tą szmatówę. Nie wiem, czy oni będą się bronić tego topa, czy nie. Nie widzę, że go bronili właśnie. Tylko ty tu wszedłeś? O kurde. To niezła jazda.com. Wracamy. Może tego Blue Tristerami poleciał? No jazda.
Nie wiem, kogo teraz lać. To bym sobie to najchętniej wziął. Zabiłem jeszcze tamtego. Dobra, spoko wyszło. To może bym tą Morgankę sobie tam coś spróbował, co? Może bym sobie tam Morgankę coś spróbował na jutro. No tak. Ale to na smurfie, nie? Na smurfie. Na smurfie według mnie będzie lepiej, no bo. No mnie ciekawsza będzie ta gierka, bo jak będę grał u siebie, to raczej no nie będę trafiał tym Q. Mało Malmortiusik. Może być ciekawy z tą tarczką. W tej giereczce chyba, że... Nie, Hydra tutaj będzie useless. A może budka jednak Jołmu, co? Na Jołmu se polecę dla jaj. Why not? Why not? Nagraj z pozdrowieniami. No jasne, jasne. Raves. Bardzo dziękuję za to. Ravis. Na topa się przejść. Musimy na sty level. Mógłbym wziąć tego. Chciałem trochę inny rodzaj tego filmu nagrać. Nie wiem, czy wstawię to na YouTube'a. W sensie... Chciałem nagrać takiego taki fajny... No nie wiem, zobaczymy jeszcze, zobaczymy. Czekajcie, ile kosztuje to? 1800. Coś tam zadaje z tych krytów. Potrzebuję AD więcej dużo. Wezmę sobie to Jołmu. Będzie teraz spoczko. I zabudka. A teraz ja mam dużo movement speeda. Bez tylko budkę to się poruszałem i tak szybko. Ale to było no gówno jednak. O kurde. Chyba, że we mnie wskoczy ta Tristanka. Jak wskoczy we mnie to... Kurde, miałem nadzieję. Oriana to jest? Nie wiem. Syn treszyk robi. Jezus, co tu się dzieje? Kozak. O kurde! Ej, nie mogę uciec! Wybuchnę, no kurde! Jakie gówno zagrałem! O nie! Go Apaszka na brązę. Jest nagrany taki filmik, ale to był słaby. Ja myślałem, nie wiem co myślałem, nic. Nie wiem czy to wstawię na YouTube'a, w sensie gierka jest fajna według mnie. Można coś tam sobie pooglądać. Ale... miałem trochę inny pomysł na tą gierkę Tryndamerem na YouTube'a. Na YouTube'a pomysł miałem. Wyszła trochę taka przyciągana gierka. Chciałem krótką gierkę nagrać tym damerkiem, fajną. No zobaczymy, no. Może jeszcze go nagram później. Albo tam też tak wstawię przy okazji. Zobaczymy. Po tej gierce na pewno customik z widzami. To jest pewne. Ale też muszę coś nagrać dziś. Kurde, już jest 17. Już jest 17, o w dupę. Patrzcie na to. Piękny. Statyczek. Jakbym miał tepa, bym tam tepnął po prostu. Jasuo tutaj trochę czyści. Ale te movementy chore są. A, bo ja mam tyle movementa przez tego. No tak. Przez dwa klaudy, no tak. Gdzie te miniony? O kurde.
Mnie uderzył. Nie, ja nie idę ten. Ja nie idę na customie, apaszku, ani niczym takim. Ja już chyba próbowałem nawet apaszkę nagrać na customie. O kurde, no upadłem. Wybuchnę czy nie? Nie, dobra, nie wybuchłem tym razem. Farcik. Jakbyś musieli Bartek Sypodalski pójść do przeciwnego, to ja bym musiał tryhardować. Ja bym musiał wziąć coś mocnego, na przykład Rengara na topa. No a mi się nie chce tryhardować na grach z widzami. Wziąłem sobie coś tego. Wziąłbym sobie jakiegoś atak speedka. Znaczy tego lifesteala, może Blue Tristera. Nie wiem, zabudka w sumie, no to... No nie wiem, Trinity Force by się najlepiej pasowało tutaj. Po atak speed AD. No, trzeci inhibitor w ogóle. Nie wiem, gierka w sumie taka... Mógłbym dać ją, ale... Czy ja chcę ją dawać, to jest inne pytanie. Po co ja się znowu wpieprzyłem w nich? No właśnie tego. No nie, no gierka strasznie długa. No nie wiem, zobaczymy czy wam ją dam na YouTube'a. W sensie, tu nie ma nic złego takiego. Jedynie po prostu miałem inny koncept na tą gierkę Tryndamerem. Niestety wyszło coś innego niż miałem zamiar nagrać. W sensie, no wygrana jest i w ogóle, ale... Lucek, o nie. Mam Trinity teraz. Kurde, co tu się dzieje? Dajcie mi, nie może na tego blue. Myślisz, że pójdę na barona? My możemy iść, oni nie mogą iść na barona, bo nie mają trzech inhibitorów. Jak te kryty wchodzą. Zrobię to sam, z 17% CDR-a raczej nie, ale... Ale jak to Trinity wchodzi, to ładnie już tam napieprzam. Bardzo dziękuję za donate'a. 2 złote, bardzo dziękuję. Oli. Zapisuję Zina Customa, nick karuje Bartka. Serio, masz taki nick? O kurde, no dobra. Kabarecik dla ciebie oczywiście. No i zagramy. Nie wiem czy to dam na YouTube'a. Wydaje mi się, że takie, no taka rozchlastana ta gierka. Nie skupiłem się za bardzo. Tak bardziej, no przedłużyła się też mocno. Ale muszę coś nagrać dzisiaj, także zagramy sobie teraz customa. O kurde, grabnie mnie, no wiedziałem! Jakim jestem gamoniem w tą gierkę. Godzi mnie ten Blitzcrank. Patrzcie, patrzcie. O kurde, nie wypieprzyłem ich.
Moby ich nie skończą, bo prawdopodobnie... No, a się wstał inhibitor. Tu dużych mobów już nie ma. Nie, no nie dam tego na YouTube'a. Customik po tej giereczce. Oli cię zapisuje i kto jeszcze miał zagrać? Kokosz. Oli i Kokosz. Zapisuję was. Oli, Kokosz. Tą gierkę za 2 zł, że przegram tą gierkę. Co ty chłopie, ta gierka już jest wygrana. Już możesz wysyłać do Nejcika 2 zł. No nie, źle. No nie wiem, czy to dawać na YouTube'a. 40 minut giereczka taka... Mało się skupiam, to jest minus. No może następną gierkę, jak będę nagrywał, to się bardziej skupię. Bardziej się skupię tą giereczkę. Następną. W sensie customa nie wiem, czy będę nagrywał. No może nagram sobie customa. Tylko chciałem tryhardować tak, żeby no był taki bardziej skill na tym... Na tym filmiku. Gdzie tu pingujesz? Taki bardziej tryhardzik może, żeby wleciał, co? Po co mamy tu stać? Oni tu nawet nie przyjdą nigdy. Urianka 750 AP. Teraz to ma każdy full builda, także. Jak mnie wyczyścił! Ja padnę od tego? Nie. Ale mnie napieprzył z tą Tristanką. Dwa bazyka takie się prawie wypieprzyłem. Kiedyś pamiętam, jak się grało Trindamerem od Livestream. To... Jankę, YouTuber. Oczywiście. Oczywiście, że cię zapisałem. Jeszcze ja. Kabarecik dla ciebie. Zapisałem cię oczywiście do giereczki, także bardzo dziękuję za Nate'a. Za przypomnienie. no prawie mamy na ketchup bułki i parówki. Not bad. bardzo dziękuję za to. Ciężko dosyć podejść teraz. Do tych przeciwników. Jak grabnie, to jest koniec. Jakby on grabnął teraz, to był koniec gry prawdopodobnie. No jednak tamten grabnął, więc może być też koniec. A zrobię coś takiego, o kurde. Bardzo dziękuję za Nate'a. Fizz. Mogę grać customa. Ha, no dobra, to customik tak to. Jasne, jasne, że możesz, Fizz. Zapiszę cię. Kabarecik dla ciebie oczywiście. Bardzo dziękuję. Dobra, tyle. No nie wrzucę tego na YouTube'a. Taka luźniutka gierka, ale no... No nie wiem, zobaczymy. Ale jeżeli wrzucę, to dzięki, że oglądaliście i tyle. Kabarecik.